Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co chciałam, a co mi wyszło, którym to zobaczymy, jak widzowie tej serii dochodzili do pewnych etapów w zdobieniach, czy po prostu w kształtach, chcieli coś zrobić bardzo i różnie bywało. Niektórym od razu wychodziło, a inni potrzebowali iluś tam kilkunastu, powiedzmy, prób treningów. Zobaczymy, co tym razem nasi widzowie chcieli opanować, co chcieli, żeby im wyszło, a co faktycznie im wyszło. Pierwsza jest Mercedes. Hej, mam 23 lata i mieszkam we Wrocławiu. Stylizacją paznokci interesuję się od 13 roku życia, więc już 10 lat. Ale na początku była to tylko hybryda u mnie i u mamy. Później uczyłam się z filmów na YouTubie, a paznokcie przedłużałam tylko sobie. Chciałam się rozwijać w tym kierunku, ponieważ stylizacje na sobie wychodziły mi całkiem zgrabnie, natomiast kiedy wykonywałam je na kimś, nie była ona dla mnie zadowalająca. Dopiero rok temu ukończyłam kurs manikir hybrydowy od podstaw, system żelowy od podstawy, przedłużanie na formach papierowych oraz uzupełnienie stylizacji żelowej. Moim największym problemem jest tempo pracy, ponieważ wykonanie stylizacji samej sobie zajmuje mi około 6-10 godzin. Dlatego dzielę to na dwa dni. Pierwsze zdjęcie starej stylizacji, skórki i uzupełnienie. Drugie zdjęcie, opiłowanie i malowanie. Dobra. Ale w międzyczasie oglądam też seriale i jestem bardzo pedantyczna, więc z tego też może wynikać... ten czas. No tak. Może nie z pedantyczności, ale to, że robimy długo paznokcie, no faktycznie, może wynikać z tego, na przykład to, że zamiast puścić sobie podcast, posłuchać książki na audiobooku, czy po prostu jakieś muzyki słuchać, to puszczam jakiś serial, na który zerkamy. Nie polecam, chyba że jest to film, który już widzisz dziesiąty raz i wiesz, co tam w nim jest, po prostu se tam lubisz, żeby se leciał, to jest coś innego. Ale no tu nie polecam czegoś, co trzeba też oglądać. Druga sprawa to złej jakości narzędzia, za mało narzędzi, używane narzędzia, na przykład pilnik już używany dziesiąty raz, to już nie piłuje, tylko se tam głasko, no różne rzeczy. Albo po prostu zła technika, nieprzećwiczona. Jedno szkolenie niestety, ale często nie wystarcza do tego, żeby zrobić szybko paznokcie, bo no, wiedza nam umyka i później jest jak jest. Pracuję głównie na produktach Eclair, ponieważ kurs odbywam u ambasadorki marki, a kolory to Neonail. Poniżej załączam zdjęcia narzędzi, inspiracji oraz mojego wykonania i stylizacji poprzedniej. Próbowałam zrobić Princess Nails pierwszy raz i trochę średnio wyszły, takie 6 na 10, ale aktualną stylizację oceniłabym na 9 na 10. Pozdrawiam. Dobra, zobaczymy, jak wyszła ci Princess Nails. Chciałeś zrobić Princess Nails, a pokazujesz nie Princess Nails. Dobra, wykonanie. Czekaj, tu jest napisane... Aha, i stylizacji poprzedniej. Poprzednia stylizacja, próbowałaś robić Princess Nails i wyszły słabo. No, ten chyba za grubo tych brokatów albo apek za słaby wybudowałaś. Narzędzia no, wyglądają przyzwoicie, jest frezarka, więc powinno być gites. No dobra, no raczej powinno być git. A pokaż, w co poszłaś. Dobrze to, czekaj, tutaj mam inspirację. Dobrze to namalowałaś, nawet kolory dobrze dobrałaś. Troszkę pozmieniałaś, ale koniec końców, jakby tu była klientka na przykład, to byłaby, myślę, że byłaby zadowolona klientka. Te kropki chyba, czekaj, one by tam wychodziły poza ten biel? Aha, troszeczkę inaczej kropki, no ale wiadomo, to tam... ultra drobna różnica, więc odwzorowałaś dość fajnie tę stylizację z tego, co widzę. Takie krótkie paznokcie tak długo robić, no coś grubo jest nie tak. Może trzeba by było zmienić technikę, robiłaś paznokcie w mojej urodziny. Może trzeba by było zmienić technikę pracy, może ze skórkami za długo robisz. Powiem ci tak, na moim kursie online korekta uzupełnienie, jest pokazane też tempo pracy, jak sobie to wszystko liczyć tam, checkpoint, opcje i każdy z tych etapów możesz sobie, tam jest do kursu dołączona taka checklista, możesz sobie napisać, ile czasu poświęcasz na daną czynność. Jeżeli któraś z tych czynności wyraźnie zajmuje ci więcej niż reszta, to skup się przede wszystkim na tym. Wyeliminuj problem w tej jednej czynności, w tym jednym module, na przykład piłowanie.
Potem jak już wyeliminujesz ten problem, to będziesz mogła się skupić na innych rzeczach. I tam oczywiście w tym kursie ja pokazuję, co zrobić, żeby to po prostu szybko tę stylizację wykonać. Więc kurs korekta to jest tak jakby też kursem z tempa pracy. I przy przedłużaniu też te niektóre triki możesz z tamtego kursu oczywiście wykorzystać jak najbardziej. Dobra, bardzo, bardzo ładna stylizacja. Lecimy dalej. Hejka, tak sobie obserwuję wasze posty, napisała Asia. Natchnęło mnie to do pokazania wam, co zmalowałam. Robię pazy już od jakiegoś czasu, kilka lat, ale dopiero kilka dni temu pierwszy raz podjęłam się jakichś nail artów. Dzisiaj pokażę wam moje nocne wypociny. Chciałam namalować Stitcha z bajki Lilo i Stitch. Znalazłam inspirację na Pinterestie, zdjęcie pierwsze. Myślę, nie może być tak ciężki. No i się przeliczyłam. No. Zdjęcie numer 2 to coś, co nie przypomina niczego. To moje dzieło. Jak już widziałam, co z tego wychodzi, to stwierdziłam, nie robię. Topuję i nara. Natomiast rano wróciły moje ambicje i doszłam do wniosku, że nie może się tak zakończyć i tak oto powstało dzieło ukazane na zdjęciu numer 3. Czyli wyciągnęłaś wnioski, przez noc pewnie ci się w głowie poukładało i stwierdziłaś jeszcze raz. Jak na pierwsze zmalowane tipsy? Myślę, że nie ma dramatu. Jako dodatek dam mojego pierwszego tipsa, jakiego zrobiłam. Jestem z niego całkiem dumna, buziaki dla wszystkich. Dobra, czyli mamy osobę, która robi paznokcie, ale tylko technicznie za bardzo nic nie maluje, więc takie pierwsze próby malowania. Mamy inspirację. Powiem tak, bardzo ładna stylizacja. Piękna. Pięknie to jest namalowane, tylko sobie wzięłaś taki dość wysoki poziom odwzorowania, bo można znaleźć takie wersje proste postaci bajkowych, a tutaj ta wersja jest wręcz taka jak w kursie Cute Animals. Cieniowania, ultra cienkie jak włos kontury i proporcje takie same jak w bajce. Czyli proporcja nienaganna. Nienaganne cieniowania, cienkie jak włos kontury. Cienkie jak włos kontury. Te kontury tutaj się wam wydają grube, ale one są ultra cienkie. Tutaj byle czym tego nie zrobisz, z byle jaką wiedzą tego nie zrobisz, bez siatki często tego nie zrobisz. Ja mówię tutaj o nienagannych proporcjach. Nienaganne proporcje. Nie no, ten pierwszy to całkiem. Brakło tych białych kropeczek, bo zobacz. Popatrz sobie tutaj i zobacz, jak twoje zdobienie się zmieni, jakbyś tylko wzięła do ręki sondę, patyczek, pierun wie co. Byś wzięła to do ręki, byś namalowała te kropeczki w środku. Tylko tyle i aż tyle. Druga sprawa. Zobacz, jak twoje zdobienie się zmieni, jeżeli użyjesz też takich ultra cienkich linii. Chociaż one są fajne. Dobra. One tutaj, te twoje też są fajne, fajnie cienkie, tylko ty nie dodałaś tych białych. Chyba to bym musiała dać troszeczkę ciemniejszy biały. Ach, jeszcze jest za gruba ta linia. Jest najcieńsza, ale i tak jest za gruba. Jeszcze jest za gruba, więc nawet tutaj mam za grubą linię. Czy tam gdzieś tutaj coś... Nie wiem, gdzie ona to tam miała pokazane. Białe linie też bardzo dużo tutaj robią. Zobaczmy, gdzie ona to tam miała wstawione. Tak, tutaj jest biała linia. Tu są jakieś białe linie, tu jest biała linia. To są takie ultra szczegóły i ktoś może patrzeć na to zdobienie, a może tego nie widzieć. Więc ja w kursie na przykład Cute Animals jest na początku jak... Są różne lekcje, pędzelki, produkty, cieniowania na sucho, na mokro, są pokazane, taka totalna podstawa. A potem jest jeszcze część lekcji, obserwacja, czyli wyłapujemy te wszystkie niuanse, czego często oko po prostu nie widzi, nie rejestrujemy tych rzeczy. Ja pokazuję, uczę jak to wszystko wyłapywać, więc tutaj Asia jakbyś do tego wzoru jeszcze kilka drobiazgów dodała, on by był świetny, bo nawet proporcje całkiem fajnie zrobiłaś. Tu mamy tego drugiego. No ten jest bardzo ładny i tu są, widzisz, te niuanse są dodane, bo jest ta biała linia i jest czarna bardzo ładna.
to czarna linia jest. Taki bym powiedziała troszeczkę fajny, fajny, bardzo ładny wzór w macie. Ten mi się bardzo podoba. Więc no masz potencjał ogromny, bo mało kto pierwszy w życiu zdobienia by tak estetycznie namalował jak ty. Więc idź w to, bo węszę sukces. Węszę sukces. Dobrze, teraz mamy pracę Zuzi. Hej, nazywam się Zuzia i mam 19 lat. Mieszkam w Paczkowie, województwo opolskie, ale to chyba już była Zuzia, albo drugi raz jest Zuzia. Bo te Paczkowo już pamiętam, Pączkowo. Paznokciami interesuje się od 2019, ale tak poważniej, że tak, to mogę nazwać od 2021. Głównie robię paznokcie sobie, mamie, babci. Ej, to już było, czy nie? Chyba nie. Troszkę zmieniłam inspirację, dodałam srebrny brokacik i czarne plamki są na bardziej różowym tle. Mam kilka kursów od was, paznokcie są wzmocnione, gel make air. Okej, reszta produktu sierpniowe, dobra, lecimy, zobaczmy. Co chciałaś zrobić? Tutaj mamy to tak jakby zrobione na hybrydzie, bo tu troszeczkę jest transparentny, ten paznokieć widać, prześwit, czyli na jakiejś takiej bazie, bym powiedziała, hybrydowej jest to zrobione. Leciutko podkolorowującej płytkę. Co mi wyszło? Tak, bardziej różowa i tutaj srebro. Mi osobiście nie podoba się używanie do konturów hybryd takich brokatowych, czy po prostu tego typu produktów, bo nimi nie jestem w stanie zrobić fajnej, cienkiej linii. Tego typu rzeczy raczej wolę używać po prostu paintów, albo wolę sobie zmieszać mirror efekt pyłek z topem. I wtedy mam super produkt. Sama sobie stworzę taki. Więc koniec końców, no spoko, poszłaś, no to ta stylizacja jest bardzo prosta. Tutaj dużo nie szło zmaścić za bardzo. Więc inspiracja myślę, że udana. Lecimy dalej. Agata napisała tak. Hej wszystkim, jestem Agata i paznokciami zajmuję się kilka lat z przerwami. Posiadam dostęp do kursów kompletnej stylistki od was. Oglądam wasze filmiki na YouTubie i dużo cennych rad nam, Edytko, dostarczasz. Moją inspiracją było Moją inspiracją było kilka prac z letnimi motywacjami. Motywami. Pomału, bo ja chcę za szybko. Ja chcę za szybko i potem tak jest. Takim jak palmy, morze i inne. Zamieszczam poniżej inspiracje. W moim wykonaniu jest to wzmocnienie żelem płytki paznokciowej w kształcie owal. I mnie poniosło trochę ze zdobieniem. Nie jest idealnie, jednak jak widać na zdjęciach, na co dzień noszę kolory cieliste i sporadycznie wykonuję wzorki. Skupiam się na budowie, a później już brakuje czasu. Użyłam do zdobień paint gel czarny oraz hybrydy. Dziękuję za możliwość stawienia pracy do grupy i dziękuję za cenne rady. Pozdrawiam. No dobra, inspiracja. To chciałaś? Piękna. Szkoda, że nie wstawiłaś osoby, która to namalowała, bo no, warto by było poznać źródło. Bo ja bym na przykład chciała wiedzieć, kto tak pięknie maluje. Może bym zaobserwowała. Zawsze wstawiajmy źródło. To jest takie troszeczkę jak landscape. Wydaje mi się, że po przejściu kursu landscape z kulo spokojnie jesteś w stanie to zmalować, bo tutaj też widzę maźnięcia są, plus oczywiście zdobienia czarne tam w tle. Bardzo ładnie to wygląda. Podoba mi się, sama bym sobie to odmalowała. Fajnie to jest tutaj zrobione też. Fajnymi kolorami jest to zrobione. Tak sobie zrobiłaś taką prostszą wersję, troszkę tam coś w tle pomiziałaś. Może faktycznie nie miałaś aż tyle miejsca, bo ten tips jest jednak troszeczkę dłuższy niż to, co ty tutaj masz. Myślę, że trzeba by było popracować nad cienkimi liniami, wtedy byś pomieściła więcej. I nad tłem, jednak hybrydą tych maźnięć tak nie zrobisz, tak jak one są wykonane tutaj. Bo hybryda ci się pomieszała, a tutaj mamy takie dość wyraźne kreseczki, co wskazuje na maźnięcia. Chociaż nie mówię, no, paint żelami takimi troszeczkę gęściejszymi, a nie, niekoniecznie pastami. Też się to da zrobić. Myślę, że tak. A nawet hybrydą, ale pod warunkiem, że jest kremowa, a nie lejąca. Hybrydą też, ale taką kremową.
No i zobacz, ona tutaj ma ultra cienkie te linie, wszystkie dzięki czemu to zdobienie jest bardzo subtelne, koniec końców. I palmy zaczęła od takich cienkich tutaj linii, a ty poszłaś, chyba że tak chciałaś, ty poszłaś troszeczkę taką palmę, jest tak, za gruby jest korzeń i w ogóle tutaj jest tego za grubo, za grube są te linie wychodzące z, tak jakby z liścia. Tu są ładne. Tu są ładne i jakbyś tak namalowała jak tutaj, w tej palmie, takie same liście, to byłoby to subtelniejsze. Bo teraz taka czarna plama troszeczkę, tu też. Więc potrenuj trochę z cienkimi liniami, myślę, że będzie super. Bo z tego co widzę, to żel całkiem jest przyzwoity, tak? Tutaj czarny, paint gel czarny, no nie wiemy jaki, ale widać, że jest bardzo taki fajny. Ma potencjał. Może cieńszy pędzelek, może mniej na pędzelku, jakbyś tego miała produktu, to byłoby tak jak na tej inspiracji, ale jest ładnie. Następna osoba to Karolina. Hejka, jestem Karolina i mam 20 lat. Paznokciami zajmuję się od około 2 lat. Jeśli chodzi o te paznokcie, to połączyłam dwie inspiracje w jedne paznokcie z małym ułatwieniem dla samej siebie w postaci niemalowania aż tak małych, szczegółowych pomarańczy na jednym paznokciu oraz kolory trochę się różnią niż na inspiracji. No dobra, czyli sobie po prostu zainspirowałaś się jakimś zdobieniem, ale stwierdziłaś, że namalujesz sobie to większe, żeby tam łatwiej było szczegóły domalować. To jest bardzo rozsądne. Wzorki wykonywałam hybrydami, a białe detale białym paint gelem. Moim zdaniem nawet wyszło mi to zdobienie. Kształt trochę się różni od inspiracji, ale mi się podoba i to najważniejsze. Pozdrawiam cieplutko całą ekipę Kulu. Pozdrawiam również, ale w sensie, że kształt, chciałaś też takie paznokcie? Takiego kształtu o to chodzi? Taki owal, grapefruit, dobra, jest to dość duże, więc w sumie nie wiem, jak sobie to ułatwiłaś. Nie skumałam czytając, ona napisała, wzorki sobie trochę ułatwiłam, no bo je namalowała ultra malutkie, to jest mega utrudnienie, no bo im bardziej coś zmniejszamy, tym potem ciężej nam w środku te detale namalować. No, ale okej. Okay. No taka uproszczona wersja, bym powiedziała. Fajnie to wygląda. Tak też to fajnie wygląda. Ty poszłaś nie w grejpfruta, a w cytrynki, w pomarańcze. Tutaj druga ręka. Ojoj, czekaj. Aha, dobra, już kumam. Ja po prostu myślałam, że to zrobiła Karolina, a to jest też inspiracja. A no tak, to jest też inspiracja. A tu robiła Karolina. No to cofam to, co powiedziałam, bo tak troszkę... Troszkę nie do końca. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że budowa tutaj troszeczkę lepiej kwiczy. Może dlatego to zdobienie, nie umiem się skupić na nim. Proszę nie zwracać na brudne ręce uwagi pewnie, ale trzeba było jeżynki podjeść z ogródka. Ojoj. No nie wiem. Jeżyny jeżynami. Aha, dobra, to jest jeżyna. Pomyślałam, że to zacięcie jest okej. Okay. Ale kurde, jednak, wiecie co, zanim zrobicie zdjęcie, idźcie umyć te ręce, bo ja się nie umiem skupić, nie? Ja się po prostu nie umiem skupić. Tutaj boroczek wyrwany, widzę, że odrasta już, no ale coś się tam podziało. Dobrze, że tam nie ma stylizacji na nim. Zdobienie nie jest najgorsze. Trochę tę rękę trzeba poćwiczyć. Zastanawiałam się, co z tym kciukiem, ale jak napisałeś, że jeżyny, to może... Po prostu masz taką suchą skórę popękaną i tam ta jeżyna po prostu się wżarła. Nie wiem, nie chciałabym się wypowiadać. Może pewnie już nie masz innego zdjęcia ładniejszego, bo tutaj mamy co? 3 tygodnie temu. Pewnie już nie masz tych paznokci. Już są uzupełnione, skorygowane. Ale kurde, chyba se minę to, bo jednak zdjęcie robi robotę, nie? Dobrze, Sylwia jest następna. Hejka, mam na imię Sylwia i kilka razy pojawiłam się w Chłoście. Nie było tragedii. Okej, dobrze. Dobrze zaznaczyłaś. Wkręciłam się w pazę i stwierdziłam, że czas zacząć wykorzystywać przyjaciółkę do treningów i machnąć jej czasem jakieś pazy. Wymyśliłam, że chcę jej zrobić zdobienie, którego nazwy nie znam. Okej, czasem jest na odwrót. Czasami znasz nazwę zdobienia, a ktoś inny nawet nie wie, co to jest, nie? Ale na pewno będziesz wiedziała, o jakie chodzi. Folia spożywcza. Pyłek, żel i po wypiłowaniu wychodzi fajny efekt.
Folia spożywcza, a może chodzi o nie aluminium, tylko taką. No dobra, zaraz zobaczymy. Zazwyczaj pazy robię na spontanie i nie ćwiczę wzorków wcześniej, więc czasem bywa różnie. Jednak teraz mnie olśniło i stwierdziłam, że kurde, warto to przećwiczyć. Bardzo dobra strategia. No i okazało się, że kompletnie mi to nie wychodzi. Miałam dwa podejścia. Z czarnym żelem i zielonym pyłkiem, potem z mlecznym żelem i zielonym pigmentem. Oba podejścia to klapa. Zniechęciłam się finalnie, zrobiłam jej zupełnie inne pazy, a inspirowałam się twoimi. Chyba wiem, o co chodzi. Chodzi chyba o marszczenie takiej folii. No dobra. I to trzeba mieć konkretny produkt. Zauważyłam, że to musi być dość gęsty produkt, który nam się nie będzie rozlewał, mało poziomujący najlepiej. Przypuszczam, że nawet na akrożelu by to fajnie wyszło, cienko akrożelem. Akrożel, gęsta galaretka, tak. No i to była super decyzja, bo obie nie byłyśmy jeszcze tak zadowolone z wykonanych przeze mnie paznokci. Wrzucam foty inspiracji, moich prób i finalnego efektu. Można śmiało się śmiać, bo i tak już więcej nie będę ćwiczyć tego wzoru. Ale zobaczcie, czy to jest to, o czym ja myślę. Inspiracja. A, to jest nawet z kulolupy, no właśnie. No właśnie, i tutaj, no, ja to robiłam, ale ja nałożyłam za dużo żelu, przez co miałam chyba go za wysoko, potem większość spiłowałam. Teraz bym to inaczej zrobiła. I to nie jest takie proste, na jakie wygląda. Od razu wam mówię. Ojoj. Ojoj, no. Próba numer dwa. No. No tak jak mówię, to nie jest takie proste, na jakie wygląda. Myślę, że to by nie było złe, jakbyś troszeczkę może... I też inaczej na tipsie to robić, bo na tipsie na przykład nie mamy skóry dookoła i to, co sobie pomarszczymy, co tam zalejemy i potem to wypiłujemy, a potem jak jest ta skóra dookoła, a my mamy takie... Zresztą możecie zobaczyć nawet na odcinku, jakie tam miałam problemy z tym zdobieniem. No, tu trzeba po prostu strategicznie do tego podejść. Ale pokaż, co wybrałaś. Pazy, które zrobiłam. Bardzo ładne. I kształt mi się też bardzo podoba. Fajny, fajnie mani tutaj ogarnęłaś. Takie szpice troszkę, ale długie. Długie, ale szpice. Bardzo ładne, mleczne. No, sama bym takie nosiła. Troszeczkę widzę tutaj folii, troszkę brokatów. Ładne przecieniowanie mlecznym. Bardzo ładnie to zrobiłaś. Wiem, którymi się inspirowałaś paznokciami. Nie wiem, czy na szybko jesteśmy w stanie gdzieś tutaj je znaleźć. Ja raczej... O, właśnie. Jest grupa. Challenge co tydzień. Nowe pazy na Facebooku. Jak sobie tam wbijecie, to je tam znajdziecie. O. A teraz lecę dalej. Bardzo ładnie tutaj, Sylwia, sobie to ogarnęłaś. Następną osobą jest Patrycja. Hejka, mam na imię Patrycja, a paznokciami zajmuję się od około 2 lat. Do tej pory odbyłam jeden kurs podstawowy. Nie pamiętam już nawet jego nazwy, bo to było na początku mojej przygody paznokciowej. No to nie wiemy, ile lat temu w sumie. Nie napisałaś. Wiedzę czerpię także z internetu. Na początku wykonywałam paznokcie za grube i nie wyglądały one estetycznie. Teraz staram się wykonywać je poprawnie. No, tak jak mówię wam, jeden kurs niestety nic za bardzo nie da. Znaczy coś da, ale no trzeba powtarzać wiedzę, trzeba się systematycznie szkolić, żyć tymi paznokciami, czytać nowinki paznokciowe, kupować najlepszej jakości produkty, żeby też praca była przyjemniejsza i bardziej efektywna. Ostatnio zamarzyłam sobie biały French. Pewnie przydałby się jakiś kurs malowania go, bo nie wyszedł idealny. Ale są tutoriale fajne w internecie, jak taki French zrobić. Tylko te tutoriale są takie okrojone, bo na ładnego Frencha estetycznego i symetrycznego składa się więcej rzeczy niż tu sekreskę zrób, tu na pół i tu i pomaluj. Trzeba tak, wiedzieć jakim pędzelkiem to zrobić, jakiej długości. Trzeba wiedzieć jakim produktem. Trzeba wiedzieć, że na przykład paznokieć musi być symetryczny, bo inaczej symetryczny French nie wyjdzie. Jest dużo więcej rzeczy, nawet cały kurs nagrałam na temat Frencha, bo trochę inaczej w kwadracie to wygląda, trochę inaczej w migdale. Jak macie z tym problem, to ja polecam. Na Kulu jest taki kurs, perfekcyjny French się nazywa. Bardzo wielu osobom pomógł w końcu namalować poprawnie Frencha. Taka szkoła życia, trochę bym powiedziała, Frenchowa, jednak dająca efekty. Paznokcie robiłam 4 godziny, co i tak jest dobrym wynikiem w porównaniu poprzednich stylizacji. W komentarzu wrzucam zdjęcia, co chciałam, a co mi wyszło. Pozdrawiam całą ekipę Kulo. Ja również pozdrawiam.
pokaż, no chciałaś fręcza chyba na migdałach, tak? Pewnie, czy tam owalach, to jest bardziej owal. Migdał na owalu, a wyszło też owal, ale chyba bardziej migdał to jest. Tak, myślę sobie właśnie, że tutaj wiele rzeczy nie pykło. Od rzeczach, które, o których powiedziałam wcześniej. Tak, no nie masz symetrycznego paznokcia, to na pewno. Nie jest on prawidłowo opracowany, opiłowany. Druga sprawa, przypuszczam, że używasz za mało napigmentowanego produktu, przez co pogrubił ci paznokcia. Apeksy? Koleżanko, grubo nie w tym miejscu i grubo za grubo. Więc to też troszeczkę fręcza nam psuje, że tak powiem. Niesymetryczny masz żel pomiędzy zakolami. To też psuje symetrię fręcza. Na fręcza ładnego nie składa się tylko na malowanie ładnego fręcza, ale też wszystko, co jest cały paznokieć praktycznie i skórki. Więc no, skórek w kursie perfekcyjny fręcz akurat nie ma pokazane, jak opracować, ale jest pokazane, jak symetrycznie sobie go namalować, kiedy już też tu paznokieć jest symetryczny. Więc tu byś musiała się też nauczyć symetrycznie wszystko opiłowywać na płytce paznokciowej, żeby już to, co malujesz na wolnym brzegu, też było symetryczne. Polecam, bo nie ma dramatu, ale widać, że jeszcze tak nie do końca ogarniasz. Następna osoba to Oliwka. Hej, nazywam się Oliwia i mam 18 lat. Mieszkam około 40 km od Rzeszowa, województwo podkarpackie. Paznokcie sama zaczęłam robić sobie w grudniu ubiegłego roku, a od lipca również sobie i koleżankom. Robię również koleżankom. Aktualne stylizacje robiłam około 3,5 godziny, ale wcześniejsze zajmowały mi nawet 5-6 godzin. Koleżanki niektóre zostały przedłużone na dual... Co zabrzmiało? Paznokcie niektórych koleżanek zostały przedłużone na dual formach akrylożelem, natomiast moje są całkowicie na naturalnej płytce. Pracuję narzędziami jednorazowego użytku, a frezy oraz kopytka i tym podobne dezynfekuję. To nie wystarczy niestety, więc koleżanko, proszę znaleźć kogoś, kto ci po myciu i dezynfekcji w myjce ultradźwiękowej, dokładnym osuszeniu, oczywiście opłukaniu, osuszeniu, zapakowaniu w pakiety sterylizacyjne, kto ci to po prostu wysterylizuje. Bo sama dezynfekcja nie wystarczy i narażasz te osoby na bardzo niemiłe doświadczenia życiowe w postaci, nie będziemy już tutaj się wbijać w szczegóły, więc bardzo proszę to zmienić. Albo przestać robić innym osobom paznokcie. Wiem, że nie są to idealne prace, ale chciałabym, aby ocenił to ktoś, kto lepiej się na tym zna. Wstawiam moje oraz koleżanki, swoje oraz koleżanki z dzisiaj. Inspiracje, dobra, pokaż. Inspiracja. Jeżeli chcecie, żebym oceniała wasze budowy, może nie oceniała, ale wychłostała, no to idźcie do chłosty. Ja, to jest seria, co chciałam sobie zrobić, a co mi wyszło. Więc chciałaś zdobienia, zobaczę, jak ci zdobienia wyszły, co mi wyszło. Kwadraty z serduszkami. No, ładnie namalowałaś fręcze i serduszka też. No, budowy nie będziemy tutaj oglądać. Jest... Trochę źle. Koleżanka chciała coś takiego. Dobra, pokażę, jak to namalowałaś. No okej, widać, że malowała to osoba po prostu początkująca. Bo kontur jest troszeczkę poszarpany i to się od razu rzuca w oczy, że tutaj ktoś taki dopiero zaczyna. Nie do końca chyba dobry ma pędzelki, ewentualnie źle dobrał konsystencję produktu, który malował. Więc no, to się pierwsze, co się rzuca w oczy, to właśnie to. Brak takiego doświadczenia w tym, że wiedzy w tym, że na przykład, użyję brokatowej hybrydy, to jak ktoś bez doświadczenia tak zrobi, to powie, o, będzie super, nie? A ktoś z doświadczeniem powie tak, brokatowa hybryda do cienkich linii, do fręcza, I don't think so, nie? No, bo jest po prostu za mało napigmentowana. Zmieniłyśmy kolor, tylko kolor i wiem, że kciuki mi trochę nie wyszły, ale nie potrafiłam tego zmienić. No, z budową dużo więcej rzeczy ci niestety nie wychodzi, ale to nie jest seria od tego. Jeżeli chodzi o zdobienia, to musiałabyś po prostu sobie przemyśleć, bardziej taktycznie przetrenować też dane zdobienie tym produktem, który chcesz użyć, tak? Więc taki brokatowy niebieski możesz sobie sama stworzyć, dodając do paint żelu niebieskiego jakiegoś brokatu. Nie od razu do żelu, tylko gdzieś tam z boku sobie namieszać i wtedy przynajmniej fręcz i zdobienia będą wyglądały lepiej. Więc tu
Czasami jesteśmy w stanie rozgryźć zdobienie, ale i wiedzieć, jak to zrobić, ale użyjemy po prostu złych produktów. I tu w twoim przypadku coś takiego się podziało. Następna jest Aga. Hej, zachciało mi się zrobić muszelkę. Hit tego lata. Potwierdzam. Stwierdziłam, że super pomysłem będzie zrobić ją na kolorze miętowym. Dwie pierwsze próby robiłam na żywioł, no i wyszło co wyszło. Czyli fajnie, bo sobie przetrenowałaś pewnie na tipsie. Chociaż na paznokciu też można trenować, czemu nie? Obraziłam się na 2 tygodnie. Kto też tak miał? Ja nie raz. Ale nadal muszelka chodziła mi po głowie. Postanowiłam więc znaleźć na Instagramie rolki z tutorialami i po zrozumieniu, jak zrobić lepsze tło. Trzecia, w sumie to już piąta, próba wydaje mi się być tym, czego oczekiwałam. Dokładniejsze opisy umieściłam na zdjęciach, żeby było łatwiej się połapać. Ale jak już ogarnęłam technikę, to pobawiłam się z kolorami i zrobiłam kilka do mojego paznokciowego showbooka. Bardzo mi się podoba ta nazwa showbook. Paznokcie robię od 2019 roku, tylko sobie w zeszłym roku zaczęłam chodzić na szkolenia stacjonarne i jestem w waszym klubie. No to pięknie. Dobra, co chciałaś? Mniej więcej. Dobra. A co wyszło? Okej. Okay. Na kolor nałożyłam po prostu przezroczysty żel. Tak, tylko tutaj bardzo trzeba wiedzieć o jednej rzeczy. Przy robieniu muszelki bardzo ważnym jest to, żeby mieć krople tego żelu, czy tego topu, czymkolwiek byś tej muszelki nie robiła, na samym czubku. A tu widzimy, że na czubku było włosie. Ona uciekła. Nabierasz i od razu chlast na pazura. Więc tutaj mamy taki dziubek, a czubek musi być totalnie gładki, półokrągły. Tu, żeby to ładnie wyglądało. Tak, więc trzeba mieć gęstą taką wielką kroplę na czubku, żeby była półokrągła w tym miejscu. Tak, i najlepiej to robić takim produktem, który jest już dość gęsty, a po utwardzeniu, czy ma lepką warstwę, czy nie, błyszczy się. Więc to ci na razie wyszło przezroczysty żel, a on tak chyba nie do końca się też znaczy trochę się błyszczy, dobra. Potem mamy drugą próbę. Przepraszam. Brakowało mi koloru, więc dołożyłam srebro, szary i jakieś mazie. To nie był dobry pomysł. No, nie wygląda to. Poza tym w ogóle bardzo popsuły te takie wypukłe linie w poziomie. Całość wypukły. I nie robimy jej takiej półokrągłej, tej muszelki. Ty pamiętaj, staraj się zawsze takimi prostymi liniami iść. Fakt, do środka. Czekajcie. Może tym to zrobimy. Do środka. Żółty, o. Ale nie półokrągłymi liniami, a totalnie prostymi. Tu. O, zobacz, widzisz? A ty chciałaś po prostu chyba, żeby za każdym razem były tak samo długie. Ale myślę, że kapnęłaś się, zorientowałaś się, o co chodzi, już po zobaczeniu tutorialu. Trzecia próba, po 2 tygodniach przerwy i obejrzeniu tutorialu, jak to tło zrobić, nadal mi się nie podobało, bo krzywo nałożyłam żel. No, tło jest troszeczkę lepsze, ale tu kończyłaś znowu żelem. A my końcówkę musimy mieć ultra cienką, żeby tutaj te cyrkonie zmieścić. Tam nie może być tyle żelu na końcówce. Ale już poszłaś, zobacz, już poprawiłaś jedną rzecz. Kapnęłaś się, że masz iść tak, okej. Okay. Czekaj, gdzie jest drugi? Tu. Tylko ty dalej tak troszeczkę takie robisz te linie, zamiast tak lecieć po prostu prosto. O. Tak troszeczkę cię tak zjeżdża ci. Ale zobaczymy dalej, bo to chyba nie ostatnie twoje słowo, Aga. Czwarta próba, tło zrobiłam mniej gęste niż poprzednio i mi się nie spodobało. A, no faktycznie, no. Ale tu ci się znowu za bardzo chyba top rozpływał, czy tam ten żel. Kurczę, robiłam niedawno, jak robiłam sobie duck nails, to wam pokażę. Dobra, zły przykład, bo duck nails jest szeroki. Więc tak nie do końca, to jest dobry przykład. Ale jeszcze tam wcześniej robiłam paznokcie takie srebrne z muszelką na tym kształcie.
Na challenge'u live. Challenge to tydzień nowe pazy. Ale chyba live mają, zapis live'a chyba jest tylko dla wspierających, więc też trochę lipa. Nie pamiętam, czy jakiś odcinek nagrałam z muszelką. Coś nagrywałyśmy, chyba z Hanią robiłyśmy muszelkę, może tam zerkniesz. I tu mamy piątą próbę, z tego jestem zadowolona w końcu. No tak, dużo lepiej tło wygląda i dużo bardziej symetrycznie ogarnęłaś te transparentne linie. Są troszeczkę pofalowane, co prawda, ale tego jakoś tak mocno nie widać. I tu chyba zaczęłaś w końcu tak grubiej zaczynać, a ciągnąć tam dalej, żeby było coraz to cieńsze. Bo o to chodzi w muszelce, żeby na początku było dość grubo, nie? Ale ta grubość schodzi i cienkość schodzi i grubość na wysokość, grubość, czyli ilość produktu też schodzi do tego momentu. O, to jest świetne, że to zrobiłaś, Aga, i to by było fajne, jakbyście też wy, osoby, które macie zamiar wstawiać tutaj zdjęcia do tej grupy swoich rzeczy, co wam tam, co chcieliście sobie zrobić, a co wam wyszło. Takie zestawienie od pierwszego do ostatniego, bo tutaj widzimy, że czasami ten pierwszy, drugi, nawet trzeci czy czwarty, tak nie do końca, nie wyglądają do końca dobrze, ale trzeba być wytrwałym i ta wytrwałość daje efekt. Wytrwałość. Naprawdę daje efekt, bo często jest tak, że stylistki paznokci robią coś jeden raz, nie wychodzi im i one mówią, a bo ja się do tego nie nadaję. Wiecie, ile ja one stroke'ów namalowałam, zanim zaczęłam być z siebie zadowolona z tych wzorków? Kilkadziesiąt. No, bliżej setki, a może nawet setkę namalowałam. To nie jest tak, że od razu nam wychodzi. No po prostu czasami coś musimy przetrenować, coś przemyśleć, tu zmienić tło, tu zmienić produkt, tu trochę taktykę zmienić. No trzeba po prostu zmieniać coś. Potem się pobawiłam kolorami. Jeden kolor z kulo. Zgadniesz jaki? Jeden jest z kulo. Aczku. Aczku może być z kulo. Ale ładne teraz te opcje kolorystyczne. I ta muszelka jest super. Gładziutko tutaj ładnie zaczynasz. Są równoległe. Tak, te linie. Dobrze to wygląda. Ta chyba mi się najbardziej podoba, ta niebieska. Taka jest najbardziej muszelkowa. I ta beżowa też jest super, bo tam jest jakiś jeszcze brokatowy kolor w tle. Ta jest świetna. Wszystkie są ładne. A, Przemek mi tu pomógł. A to nie są wszystkie. Ale Przemek przyniósł część. Ile tego Edyta w życiu zmalowała? Powiedz mi tak, matematycznie. Jeden stopień ile malowałaś? O Jezus, ciężko powiedzieć. Z 10 minut co najmniej, 20 czasami. Zależy, bo tam są jedne są bardziej skomplikowane zdobienia. Na przykład tak jak tutaj. To jest akurat już z kursu wzornik. Te są bardziej skomplikowane. To takie się dłużej maluje, bo tu i wzorki, i kwiatki, i listki, i wszystko. No to z 20 minut czasem może zetrwać, tak? Ale ten aparat jest ciężki, bolą mnie paznokcie. Nie umiem tego uchwycić. Paznokcie mi się tu wbijają. Tutaj mamy różne próby. Ja sobie nawet zapisywałam, czym to robiłam, czym to malowałam, na jakim tle, czym wychodziło, czym nie wychodziło. Na przykład też wersje kolorystyczne. Mamy jeden wzornik, mamy drugi, może nie wzornik, a po prostu całe... Coś tu się przykleiło. Całe takie opcje i kolorystyczne, i kształty różne. Tutaj mamy ze szkolenia jakieś tipsy. Tutaj mamy kolejne, to ze szkolenia. 6 szkoleń przeszłam. Tu mamy jakieś treningi, albo już po prostu wersje kolorystyczne. Czekajcie, bo to ciężko z tymi, jedną ręką jeszcze w dodatku lewą. To nie ma łatwo. Jeszcze duck nailsami. Tu mam jakieś takie już po kursie, to już jak już ogarniałam, co sobie robiłam. Więc trochę tego człowiek namalował, a to jeszcze nie jest wszystko. Na czym skończyłam przed Przemek? Wszystko rozbił i co? Więc trenujcie, kochani, a będzie super. O, jest czego użyłaś nawet. Matowienie tło. Jo, cię kręca. A, igła jest na to za cienka. Już widzę. Bo żeby nabrać taką kulę, to igła niestety jest za cienka do tego. To tu bym też zmieniła pędzelek na liner 9, bo ten żel jest super. Ten żel jest super, tylko on ma lepką warstwę, trzeba bardzo ją porządnie zmyć. I bo on się też świeci i jest dość gęsty, żeby ta muszla wyszła, więc tu super. Rozjaśnienie kolorów, biały paint gel, matowienie,
lakier hybrydowy plus cyrkonie z AliExpress. No patrzcie, patrzcie, proszę Państwa. I tu Wam polecam pędzelek po prostu cienki, ale nie jak igła. Czy ja tu będę miała igłę? Żeby Wam porównać to włosie. Przypuszczam, że mi ktoś ukradł igłę. Albo ktoś mi wziął igłę. W każdym razie do tego typu zdobień ja polecam cienkie, ale nie aż tak. Podziel się w komentarzu tym, na ile od 1 do 10 oceniasz ostatnią stylizację.